Zgorzelecka Grupa Motocyklowa to ludzie, których przede wszystkim łączy miłość do motocykli, ale również przyjaźń i szacunek do innych osób. Wspólnie swoimi jednośladami przemierzają szosy Polski i Europy. Na początku kwietnia grupa wybrała się na zlot gwiaździsty do Częstochowy, aby poprzez modlitwę i zadumę rozpocząć sezon motocyklowy. Dlaczego członkowie klubu wybrali taką pasję? Będąc takim małym kajtkiem, kiedyś też miałem Simpsona, próbowałem jeździć, później zaczęła się taka rzeczywistość, czyli szkoła, obowiązki, studia, praca, rodzina, dom trzeba było zbudować i to w jakiś sposób zobligowało mnie do tego, żeby odpuścić motocykl. Natomiast od kilku lat udało mi się spełnić moje marzenia. Ciężko mi było podjąć tą decyzję, bo to trwało właściwie pół roku. Ale podjąłem, to już jest mój drugi motocykl i jestem bardzo zadowolony. Myślę, że z czasem będzie kolejny, może drugi, bo chciałbym mieć jeszcze jeden motocykl, który będzie motocyklem typowo do wyjazdów takich na rajdy katyńskie, czyli takim motocyklem enduro, który będzie odpierał wszelkie warunki. Motor dlatego, że to jest pasja z jeszcze czasów kawalerskich. Poruszanie się motocyklem to coś zupełnie innego niż jazda samochodem. Dlatego coraz więcej osób wybiera tego typu środek lokomocji. W Zgorzeleckiej Grupie Motocyklowej nowe osoby są mile widziane. Ciężko mówić o rozwianych włosach, których ja nie mam, albo kaski, który to przykrywa, ale naprawdę te wrażenia są niesamowite i jeśli ktoś z Państwa będzie chciał spróbować, będzie się gryzł, kupić, nie kupić motocykl, służymy pomocą, chętnie doradzimy, chętnie przewieziemy kogoś na motocyklu, zapraszamy do współpracy. Członkowie grupy już po raz czwarty rozpoczęli sezon na jednoślady od wyjazdu na Jasną Górę. Jak co roku spotkali się przy parafii świętego Bonifacego w Zgorzelcu, gdzie proboszcz ksiądz Maciej Wesołowski poświęcił motocykle. Po wspólnej modlitwie motocykliści wyruszyli do Częstochowy. Cykliczny już nasz wyjazd z Gorzeleckiej Grupy Motocyklowej. Jedziemy na zlot gwiaździsty do Częstochowy, zlot organizowany przez Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński. Jest to takie oficjalne rozpoczęcie sezonu motocyklowego. Zjeżdżają motocykliści z całej Polski i nie tylko z Polski, wielu uczestników rajdu katyńskiego. Jadą tam ludzie, którzy oczekują troszeczkę spokoju, trochę zadumy, oczekują błogosławieństwa na rozpoczynający się nowy sezon motocyklowy.
temu byliśmy w Licheniu z tego powodu, że w tamtym roku był jak gdyby pierwszy taki rozdźwięk, kiedy burmistrz, prezydent Częstochowy pod płaszczykiem jak gdyby rajdu katyńskiego czy zlotu gwiaździstego chciał zorganizować swoją jakąś komercyjną imprezę. W tym roku podobna sytuacja miała miejsce i główny organizator, pan Wiktor Węgrzyn, po prostu podjął decyzję, że on tego nie akceptuje, bo głównym celem tego zlotu jest modlitwa, zaduma, natomiast nie zabawa i komercja. Bardzo serdecznie i bardzo gorąco i bardzo głośno witam uczestników 10. motocyklowego zlotu gwiaździstego imienia księdza Ułana Zdzisława Peszkowskiego. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i witam. Kochani, moje pozdrowienie kieruję najpierw na ręce organizatora dorocznej, każdorazowej Waszej pielgrzymki, Waszych zlotów Stowarzyszenia Rajd Katyński, zarządu, ale w szczególny sposób chcę tutaj zauważyć obecność komandora Wiktora Węgrzyna. Rozpoczynamy sezon w taki nietypowy sposób dla motocyklistów, z jakim sposobem jesteśmy kojarzeni, ponieważ chcielibyśmy bardziej duchowo przeżyć rozpoczęcie sezonu motocyklowego. Wybieramy się do Częstochowy z tego względu. Jesteśmy w większości wyspowiadani, chcemy przystąpić do komunii, uczestniczyć w mszy i poświęceniu motorów. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i cieszę się, że mogę się pomodlić, pobłogosławić Wasz wyjazd na Jasną Górę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. To, w jaki sposób zgorzelecka grupa motocyklowa rozpoczyna sezon, łamie pewnego rodzaju stereotyp. Często motocykliści kojarzeni są po prostu z chuliganami bądź gangami motocyklowymi. W tej grupie ludzi łączy nie tylko pasja, jaką są jednoślady, ale także szacunek do siebie nawzajem i innych ludzi. Wszechmogący Boże, Ty miłującym Ciebie zawsze okazujesz miłosierdzie i w żadnej krainie nie jesteś daleko od tych, którzy Cię szukają. Bądź z tymi, którzy rozpoczynają pielgrzymkę, kieruj ich drogą zgodnie z Twoją wolą, osłaniaj ich za dnia zbawienną opieką, nocą oświecaj blaskiem swojej łaski, aby pokrzepieni Twoją obecnością szczęśliwie dotarli do celu swej wyprawy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Do czasu, do kiedy nie uczestniczyłem w tym wszystkim, to też miałem takie poglądy na motocyklistów, natomiast teraz, jak już w tym wszystkim uczestniczymy, to okazuje się, że to są wspaniali ludzie, są to ludzie wykształceni na pewnym poziomie. Jesteśmy z tego tytułu bardzo zadowoleni. Którzy zastanawiają się, czy kupić motocykl, czy nie, pan Mariusz Latus odpowiada, że jak najbardziej trzeba kupić, bo jazda motorem to coś wspaniałego. Jest to swego rodzaju oderwanie od codzienności, od rzeczywistości, od problemów. Jest to jakaś wolność taka, czujemy się w naszej grupie swobodnie i jak najbardziej zachęcam wszystkich do zakupu motoru. Ponownie po tych rzeczy wziąłki i ponownie jest zdrowie składane ponad swoich uczniom mówiąc. Jeszcze i widzicie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego wiecznego przymierza, która za nas i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To przyjdźcie na moją pamiątkę.